Co decyduje o sukcesie tradera? Jaki jest ten przepis, żeby go odnieść? Spróbujemy na to odpowiedzieć. A więc po pierwsze, musisz się urodzić w super bogatej rodzinie. Musisz mieć super warunki, musisz mieć super edukację, najlepiej skończone kilka szkół, kilka kierunków, mieć dostęp do kapitału nieograniczonego, bardzo dużo pieniędzy, no i wtedy na pewno jako trader odnosisz sukces. No ale to jest jakaś totalna bzdura i fikcja, bo tak świat nie działa. Inna odpowiedź? Nie ma czegoś takiego jak sukces jako trader. Można być skutecznym lub też nieskutecznym traderem. Można być traderem, który zarabia lub też nie zarabia, a pojęcie sukcesu jest po prostu wtórne, bo możesz zarobić 1%. To już jest sukces dla tych, którzy nie zarabiają, ale możesz też zarobić i 100%, i to będzie dopiero sukces dla tych, którzy obecnie mają jakieś tam wypracowane zyski, ale dla nich jest mało, niewystarczająco i chcieliby więcej. Więc pojęcie sukcesu jest tutaj bardzo takim iluzorycznym pytaniem, takim stwierdzeniem czegoś nieokreślonego. No bo dla mnie, czy dla ciebie, czy dla kogokolwiek, kto będzie ten materiał oglądał, pojęcie sukcesu będzie wyglądało inaczej. O sukcesie tradera decyduje tak naprawdę tylko i wyłącznie fart i szczęście. Albo go masz, albo go nie masz. Albo jesteś przegrywem życiowym, no i trudno, nie udało się. Albo masz po prostu tak zwanego Janusza i uśmiecha się do ciebie los i wtedy odnosisz sukces. Skoro zadajemy sobie pytanie o to, jak odnieść ten sukces, to jest tym czynnikiem decydującym, jaki jest ten przepis, to musimy sobie zdawać sprawę, że na pewno w tradingu, ale w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia jest tak, że możemy robić dokładnie to samo. Stosować podobne metody, podobne mechanizmy, prowadzić biznes w podobny sposób, ćwiczyć w ten sam sposób, wykonując pewnego zadania, rzeczy powtarzalne, bardzo podobny albo prawie identyczny sposób, a różnica pomiędzy mną a tobą w efektach i w wynikach będzie drastyczna. To znaczy, robiąc te same rzeczy, nie każdy z nas uzyska ten sam efekt. I to bardzo często zależy od naprawdę drobnych niuansów, które nie są widoczne zaraz na początku. Podam kilka przykładów. Pierwszym z przykładów niech będzie prosta rzecz, prosta czynność, a więc ćwiczenia. Ja dzisiaj trenując w określony sposób, być może taki sam jak ty, albo może nie taki sam jak ty, natomiast trenując tak samo jak 18-latek, ja dzisiaj 18 lat już nie mam, jeżeli będziemy wykonywać te same ćwiczenia w podobnym zakresie, w zasadzie 1:1 i z obciążeniami, na 100% będę miał inne rezultaty niż właśnie ten wspomniany 18-latek. Do tego jeszcze, jeżeli dołożymy odżywianie, mój metabolizm dzisiaj wygląda inaczej, jego będzie wyglądać inaczej i teoretycznie robimy to samo, ale efekty, jakie osiągniemy, będą totalnie, one będą zbliżone, ale będą zupełnie inne i im dłużej ten proces będzie trwać, tym te nasze efekty będą się mocno różnić. To jest jeden z przykładów, który będzie występować. Kolejny przykład związany z biznesem, znowu biorąc osobę 18-letnią, taką, która wchodzi w dorosłość, dopiero poznaje świat, jak to wszystko funkcjonuje, zestawiając z moimi doświadczeniami biznesowymi i z tym, co już do tej pory zrobiłem, nawet jeżeli będziemy w tej samej formule prowadzić dyskusję, rozmowę z potencjalnym partnerem biznesowym, chcąc zbudować jakiś biznes wspólnie, zrobić jakiegoś deala, osiągniemy z dużym prawdopodobieństwem różne rezultaty i na różne rzeczy będziemy w stanie się dogadać z racji tego, że ja mam pewien background, mogę się nim wspierać, pomimo tego, że forma rozmowy, forma negocjacji, te założenia, być może rozmowa sprzedażowa była w zasadzie taka sama, mieliśmy podobny skrypt, ale efekty i różnice będą różne. I więc robiąc to samo, sprzedając książki, sprzedając czy też tworząc jakieś usługi, okay, robimy podobne rzeczy i tak to działa, dlatego że później wchodzimy w szczegóły, w niuanse. Dlaczego jeden fryzjer jest lepszy od drugiego? Przecież jeden i drugi odcina. Ale ten obciął 1000 głów, a ten dopiero 30 i różnicę widać. Po prostu wynika to z doświadczeń. A więc chciałbym, żeby to wybrzmiało,
Możemy robić te same rzeczy, stosować te same mechanizmy również w tradingu jako inwestorzy. Możemy robić naprawdę prawie krok w krok dokładnie te same te rzeczy, natomiast osiągniemy inne rezultaty. I dlaczego tak się może wydarzyć? Na przykład u mnie zadziałają inaczej emocje niż w twoim przypadku, kiedy dopiero zaczynasz przygodę z tradingiem, z inwestowaniem, z pieniędzmi, a więc te emocje wpłyną na pewne rzeczy, na przykład na ryzyko. Podejmiesz inne ryzyko niż ja i w efekcie będziemy mieli różne rezultaty. Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt z mojego punktu widzenia. Mianowicie każdy, nie znam po prostu innej sytuacji, każdy z nas w jakimś stopniu ma skrzywiony obraz tego, jak wygląda sukces po prostu różnych ludzi w różnych branżach. Często sobie myślimy, o, ktoś jest youtuberem, on w zasadzie coś mówi do kamery, prosta praca, nie musiał się zmurzyć, niczego nauczyć. Oczywiście zdarzają się skrajności, ja tego w ogóle nie chcę negować, ale co do zasady w różnych branżach jednostki odnoszą, naprawdę jednostki w skali setek tysięcy, być może milionów, odnoszą sukces, taki, który jest namacalny, widoczny, który wiąże się z fejmem, z ogromnymi pieniędzmi, na zasadzie jakiegoś farta, jakiegoś strzału. To są naprawdę jednostki. Jest cała masa osób, która sukces odnosi poprzez ciężką pracę, przygotowanie, wytrwałość, konsekwencje, niepoddawanie się, bardzo często kosztem relacji, kosztem swojego zdrowia. Chodzi o to, żeby odnieść sukces, bardzo często ten, kto go odnosi, coś poświęca. I to nie są proste wybory, to nie są oczywiste wybory, po prostu bywa bardzo różnie. Ale to, co my najczęściej widzimy, to tylko ten efekt. Tak samo jak jest w tradingu. No jedyne, co widzimy w kontekście sukcesu, no to widzimy na końcu te cyfry. O, kurczę, zarobił 5 tysięcy, zarobił 10 tysięcy, 50, 100, 500. Ale nikt nie patrzy na to, ile czasu trzeba było poświęcić na to, żeby znaleźć okazję, żeby wybrać timing. Być może ktoś nie spał kilka dni, bo czekał na tą sytuację, która się ma wydarzyć. Zbieranie informacji. Czy to było zbieranie informacji, czy to była gazeta, czy szukanie w sieci. Być może spotkania z innymi ludźmi. Szereg rozmów. Dociekanie, wczytywanie się w różnego rodzaju artykuły, materiały, fora po to, żeby znaleźć teraz najbardziej optymalną informację, która pozwoli mi zarobić. To bardzo różnie po prostu wygląda. I ten background nie jest widoczny. Oczywiście, jak popatrzymy na social media dzisiaj, czy to Instagram, czy to będzie TikTok, no co widzimy? Widzimy w zasadzie tylko szczęście, tylko dobrą zabawę, tylko imprezowanie, często pieniądze, samochody, życie ekskluzywne, ale znowu jak to wygląda z tyłu? Czy wszyscy, jak siedzimy, czy wszyscy odnosimy sukces? Bo czasami mam takie wrażenie, jak się popatrzy na to, to kurczę, ja nie wiem, czy ja odnoszę sukces, skoro wszędzie jest tak kolorowo. Ale z drugiej strony, mając swoją świadomość i wiedzę, skoro wiem, jak to wygląda, no to nie mogę ocenić tego tylko przez to, co widzę. Bardzo często interesuje mnie to, co jest z tyłu, jaki jest proces, co się wydarzyło. I w to trzeba bardzo mocno się wgryźć, żeby określić i żeby w ogóle móc definiować, czy coś jest sukcesem przypadkowym, czy to wynikało z jakiegoś czasu, celów, z określonej drogi, z jakiegoś procesu. I dla mnie sukces, który ja definiuję w tradingu, właśnie bierze się z tego typu elementów. Nie chodzi mi o sytuację, czy też nie będziemy rozmawiać o sytuacji, w której jednorazowo trafiłem w sytuację, w dobry moment na rynku i dzięki temu zrobiłem dużo pieniędzy, bo to będzie jednorazowy sukces. To, co ja mam w głowie, to jak każdego dnia odnosić sukces jako trader, jako inwestor, jak każdego dnia mogę wykorzystać pewne mechanizmy, pewne rzeczy, żeby po prostu być zadowolonym z tego, co robię, gdzie jestem i co mi to daje. I skoro mówimy o tradingu, o inwestowaniu, no to
nie sposób nie mówić o pieniądzach. I tu jest bardzo ważna rzecz, która umyka nam bardzo często, z którą się, myślę, każdy musi zmierzyć. Ja również się mierzyłem. To chodzi o taką dojrzałość do tego, żeby ten sukces móc odnosić. To znaczy, nie jesteśmy przygotowani jako ludzie, na pewno jako młodzi na 100% nie, chyba że mieliśmy naprawdę super warunki i zadbano o nasze doświadczenia, wiedzę i przygotowania, to się po prostu nie dzieje, są jakieś pojedyncze przypadki na świecie. Niemniej nie dorośliśmy do tego, żeby wygrywać, żeby odnosić sukces. Nie jesteśmy na to przygotowani mentalnie, bo podam taki przykład. Wyobraź sobie taką sytuację, że teraz dostajesz 2 miliony złotych. Tak, o. No bo trading, inwestowanie, czy to kryptowaluty, czy to giełda jakakolwiek, no umożliwia. Po prostu szybko możesz zrobić kupę pieniędzy. I o ile jeżeli jesteś poukładaną osobą biznesową, racjonalną, w miarę kontrolujesz swoje emocje, masz już wypracowany jakiś plan postępowania i tak dalej, prawdopodobnie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, udźwignąć, chociaż to będzie trudne. Natomiast jeżeli masz 18 lat, jeszcze w zasadzie nie pracowałeś, masz 19 lat, kończysz szkołę. No i ja podam swój przykład. Ja swoje pierwsze pieniądze z giełdy wypłaciłem, mając 19 lat, prawie 20. Wypłaciłem 30 tysięcy złotych, daleko do miliona, daleko do 2 milionów. Ale uwaga! W związku z tym, że mentalnie nie byłem gotowy do tego, co z tym zrobić, bo to było bardzo dużo pieniędzy w jednym momencie. A więc pieniądze oczywiście przechuśtałem. Wydałem na jakieś wakacje, wyjazdy, imprezowanie. Po prostu nic mądrego, nic inwestycyjnego, nic do przodu, nic rozwojowego, bo nie byłem przygotowany. Po prostu w moment wygrałem życie. No i teraz, okej, to był chwilowy sukces. To był taki moment, który się gdzieś tam wydarzył i ja nie byłem gotowy na to, żeby sobie z tym sukcesem poradzić, z pieniędzmi, okej? Bo poprzez sukces w tradingu rozumiemy to, że regularnie, to jest moje myślenie, regularnie jestem w stanie zarabiać pieniądze. Oczywiście każdy z nas będzie to troszeczkę inaczej definiował, o tym za chwilę sobie powiemy. A więc nasza dojrzałość do tego, żeby ten sukces odnosić, nie jest taka oczywista. I ja śmiem twierdzić, stawiam taką tezę, że co do zasady nie jesteśmy na to gotowi, nie jesteśmy do tego przygotowani, bo oczywiście marzeniami, jakimiś tam myślami o tym, no na tym nam zależy, tak? Żeby zarobić bardzo dużo pieniędzy, łatwych pieniędzy, żeby szybko, żeby to było takie fajne, żeby nie stała za tym jakaś, nie wiadomo, jakaś mordercza praca. No przecież to nie może tak wyglądać, przecież ludzie sukcesu nie wykonują ciężkiej pracy, przecież to się dzieje samo z siebie. Ale rozwalmy ten mit, ok? Rozwalmy ten mit. Czy to jest trading, czy jakikolwiek inny aspekt twojego życia, w którym chcesz odnieść sukces, możesz marzyć dalej, że to się stanie, pach. Ale mówię ci, to całkiem szczerze, tak nie będzie. Jeżeli nie włożysz w to pracy, wysiłku, zaangażowania, nie poświęcisz swojej energii, czasu, to prawdopodobieństwo, że odniesiesz sukces, wynosi jeden pewnie na 100 milionów. Możesz oczywiście na to liczyć, że będziesz tą jedną osobą na 100 milionów, której coś się trafi, chociaż jeżeli będziesz leżeć i nic nie zrobisz, to i tak prawdopodobieństwo jest na tyle, w zasadzie jest niemożliwe, żeby odnieść sukces, okay? Na pewno nie poprzez trading, poprzez inwestowanie. Tak niestety jest. A więc zacznijmy zmierzać do tego, jak ma wyglądać ten przepis. Więc sprawą pierwszą, którą trzeba zdefiniować, którą musisz zdefiniować, to jest określenie celów. Czym dla ciebie w tradingu, w inwestowaniu będzie sukces? Zrobić to musisz racjonalnie w sytuacji, w której obecnie jesteś, bo jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę i myślisz o tym, że w przeciągu 3 miesięcy, pół roku, 2 lat będziesz super inwestorem, traderem, który będzie zarabiać 100 milionów, no masz nierzeczywiste oczekiwania. I to jest bardzo, bardzo istotne. Moim zdaniem i to, co w
moim podejściu staram się pokazywać, to jest stawianie małych, drobnych celów. Jeżeli zaczynasz, to najpierw sukcesem, zdefiniuj sukces w ten sposób. Sukcesem będzie to, że będziesz wiedzieć, jak to działa, jakie są mechanizmy, że zaczniesz to rozumieć. Co jest takie oczywiste, dlatego że to wymaga zdobycia pewnej wiedzy, informacji, poświęcić trzeba troszeczkę czasu, trzeba się zaangażować, to będą rzeczy nowe. I nagle się okaże, o kurczę, to funkcjonuje inaczej niż ja myślałem, muszę zmienić trochę swój sposób myślenia o tym wszystkim, bo się okazuje, że jest troszeczkę inaczej niż wszyscy mówili, niż ja sądziłem. Ok? A więc to będzie twoim pierwszym sukcesem. Jeżeli już coś wiesz na temat tego rynku, ok, pracujesz, być może ze strategią, a być może jeszcze nie, to teraz czy znasz strategię, czy masz koncept, mechanizm rynkowy, który możesz wykorzystywać, który rozumiesz, który ci daje przewagę? Jeżeli nie, to jego poznanie, zdefiniowanie i nauczenie będzie sukcesem, więc to jest kolejny drobny, mały sukces. Idąc dalej. Jeżeli mam strategię, wiem jak to działa, potrafię wykorzystać mechanizmy, rozumiem, no to zaczynam myśleć o tym, ok, jak mam zrobić na tym money, a więc kasę. I teraz kluczowa sprawa. Czy to oznacza, że skoro już mam zarabiać pieniądze, to oznacza, że mam zarabiać turbo dużo? Czy może trochę na małej skali? Znowu, to ty musisz zdefiniować, co będzie sukcesem. I ja wiem, że super byłoby w tydzień albo w 3 dni zrozumieć mechanizmy, poznać strategię i zacząć zarabiać miliony. I okej, możesz tak myśleć. Ale to jest takie cele nie do ogarnięcia w mojej ocenie. Więc co będzie sukcesem w kontekście zarabiania? Że będziesz generował pozytywne wyniki. Że będziesz generowała zyski, ale nie milionowe, nie w setkach tysięcy, tylko regularnie. I to jest dużo istotniejsze. No bo oczywiście fajnie jest zarobić być może w jakimś okresie, załóżmy w okresie miesiąca, 100% kapitału, który masz. Niech to będzie przykładowe $500, zarabiasz drugie 500. Wow, zarobiłem 100% swojego kapitału. Okej, ale w długiej perspektywie, jeżeli ta wiedza, to wszystko, co robisz, ma zostać z tobą, ma to dawać ci też frajdę w długim terminie, nie tylko jednorazowo, to dużo lepsze, to jest tak, jak ja myślę, tym się dzielę, dużo lepszym rozwiązaniem będzie sytuacja, w której ty regularnie, co miesiąc jesteś w stanie robić rzeczy powtarzalne, a więc generować wyniki. Teraz być może zrobisz 5%, 2%, 3%, 1%, 7%, 15%, i to będzie regularne. Mało tego, nie będzie powodować, że zawalasz inne aspekty swojego życia. Bo wtedy co to za sukces, jeżeli źle się odżywiasz, nie sypiasz, tracisz relacje z najbliższymi, z rodziną, wykluczasz znajomych, nie wychodzisz z domu i tak dalej. A więc osiągnięcie tego sukcesu czasami w niektórych przypadkach wymaga ogromnego poświęcenia, ale to ty musisz to wyważyć. Co będzie dla ciebie sukcesem? Jak to wszystko połączyć? Jak to wszystko zbalansować? Jeżeli przesadzisz z celami, jeżeli będziesz chcieć dużo, bardzo intensywnie, no to zrobisz to jakimś kosztem. I to warto zdefiniować. Warto to określić, warto to przemyśleć, bo później może się okazać, że ja cisnę, ja lecę bardzo mocno, ale w zasadzie dobra, no zarobiłem pieniądze, ale jestem z tym sam. Nie ma tutaj nikogo, komu mogę o tym powiedzieć, z kim się tym podzielić. W sumie po co to zrobić, żeby mieć? Słaby koncept. Mówię tu w kontekście takim relacyjnym, ale tych aspektów może być dużo, dużo więcej. Chodzi o obciążenie głowy, umysłu, przemęczenia, wypalenia. To są rzeczy, które się oczywiście pojawiają jak na każdej drodze, w każdej pracy, można powiedzieć, w każdym biznesie. To są rzeczy, które się pojawiają i trzeba to robić po prostu w sposób mądry. Jeżeli dochodzimy do tego celu, że regularnie jesteśmy w stanie generować dobre wyniki, cokolwiek to teraz znaczy, bo dla każdego z nas będzie to trochę różne, to kolejnym celem może być to, żeby to zacząć skalować. I teraz, czy ja mam to skalować na swoim kapitale, czy może na innym kapitale zewnętrznym, bo dzisiaj są takie, a inne rozwiązania.
to znowu ode mnie zależy, jak bardzo chcę się wyskalować i jak dużo czasu to zajmie. I znowu dochodzimy do bardzo ważnego punktu, a więc żeby się wyskalować, co ja muszę poświęcić? Czy czas, czy być może kapitał, czy zwiększyć ryzyko? Jak to będzie wyglądało? Muszę się nad tym zastanowić, ale to jest kolejny cel i idziemy takimi etapami. Wtedy staje się to realne. W momencie, kiedy jeszcze nic nie wiem, ale już sobie stawiam taki cel, że dobra, będę tutaj miliony zarabiać, bo inni zarabiają, bo Buffett zarabia, bo ktoś tam i tak dalej. Umówmy się, jest to postawione na głowie i po prostu nierzeczywiste i bardzo często z takim podejściem nigdzie nie zajedziemy. Nie osiągniemy żadnego z drobnych celów. Ewentualnie jakieś przypadkowe sytuacje się zdarzą, ale jak znam dane i statystyki, to zdecydowanie więcej stracimy na tym niż zyskamy. Tak po prostu jest. Kolejny element, który jest kluczowy w tym przepisie na osiąganie sukcesów tych drobnych, małych, to jest konsekwencja, to jest wytrwałość, to jest podążanie za tymi drobnymi celami, to jest myślenie o nich, to jest ich zdefiniowanie. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my bardzo często, mając te nierzeczywiste, nierealne oczekiwania, zaczynamy wrzucać sobie różnego rodzaju presję, najczęściej presja czasu albo presja braku pieniędzy. Pojawia się coś takiego i teraz my musimy i szybko i zaczynamy robić to niedbale. A to prowadzi do złych nawyków, to daje nam raczej złe rezultaty, więc ta wytrwałość i konsekwencja to polega na tym, że robię to w optymalny sposób i spokojnie. Jeżeli zdefiniowałem w swoim planie, że najpierw mam zrobić jakiś określony cel, to nie robię czterech do przodu, bo najpierw muszę to zrobić, muszę się w tym upewnić, zrobić to wytrwale, przygotować. Czasami to będzie kosztowało nas jakieś na przykład zmianę albo nauczenie się nowych rzeczy, nawet zdobycie nowych umiejętności. Umiejętności analitycznych, gromadzenie danych, wyszukiwanie tych danych. Tak, na rynku czasami trzeba to zrobić, trzeba poszukać informacji. I teraz gdzie? W jaki sposób? To są często rzeczy nowe, z którymi do tej pory nie mieliśmy styczności. A więc robiąc to wytrwale, nie poddając się, jesteśmy w stanie do tych celów dojechać. I to jest bardzo istotne, dlatego że w tradingu, w inwestowaniu, ale myślę, że w każdej dziedzinie naszego życia, a na pewno w sportach tak jest, żeby dojść do finału, żeby wygrać jakieś zawody, żeby zrobić jakiś super deal w biznesie, mamy ileś takich wyników, sytuacji, które są nie wiadomo jakie, ani nie są sukcesem, ani nie są porażką. Czasami są te porażki, są błędy. Ale uwaga, jeżeli robimy wytrwale, wiemy co jest celem, no to, że zdarzył mi się błąd, to, że go popełniłem, to, że straciłem po drodze, być może jakąś część środków pieniędzy zaryzykowałem, to jest okej. Tylko ty się masz na tym uczyć, masz wyciągać wnioski z tego, ale rób to wytrwale. I pomimo tego, że te porażki się pojawią, a na 100% w tradingu porażką będzie to, że masz stratną pozycję. I być może w głowie ci się pojawi takie myślenie, a może strategia nie działa, może powinna być inna. Oczywiście to jest kwestia doboru tego, jakie masz narzędzia, jaki dostęp do wiedzy, do możliwości, ale tych rzeczy takich, które po drodze nam nie zaskoczą, nie wyjdą, będzie całe mnóstwo. Ale właśnie dokładnie te rzeczy, te porażki będą nam budowały ten sukces, więc nie można się tego bać. Trzeba to spokojnie zaakceptować, że tak właśnie będzie i to jest część ciebie, część twojego sukcesu, że te porażki, błędy jesteś w stanie opanować. Mało tego, nauczyć się z nich i wyciągać wnioski pozytywne i rozwijać się. To jest kluczowe. Skoro definiujemy sobie ten przepis, co powinniśmy do niego wsadzić, to też muszę powiedzieć, czego musisz unikać. Mianowicie wszelkich elementów, które będą działały destrukcyjnie na twoją głowę, na emocje, albo będą wywoływały emocje. Czyli mówimy o przemęczeniu. Jeżeli jesteśmy przemęczeni, sfrustrowani, wkurzeni, mamy problemy ze zdrowiem, być może źle się odżywiamy, jesteśmy niewyspani, bo mamy za mało snu, nie ruszamy się, nie jesteśmy aktywni, więc jesteśmy tacy w ogóle
chce mi się, ale na 5 minut. To są wszystko elementy rzeczy, których ty musisz unikać. W takich momentach, w takich sytuacjach zajmowanie się między innymi realizacją swoich marzeń, dążenia do sukcesu, tylko będzie potęgować negatywne skutki i będzie przynosiło negatywne efekty. Mało tego, będziemy się programować, że o kurczę, tego się nie da zrobić, że to jest za trudne. Bo jak ma to być proste? Jak ma być prosty dla ciebie, nie wiem, bieg rano o godzinie 6:30 na wschodzie słońca, nie wiem, 4-5 kilometrów rozruchowo w momencie, kiedy ty śpisz 2,5 godziny. Nie wiem, bo są dzieciaki, bo rodzina, bo stres w firmie i tak dalej. No nie wstajesz z ogromną przyjemnością o poranku, żeby iść pobiegać, żeby zadbać o ruch, okay, jeżeli to było twoim celem. No tak samo będzie w tradingu. Jeżeli jesteśmy przemęczeni, są różne sytuacje losowe, które nam się wydarzają, które na nas wpływają i my wtedy chcemy ambitnie, mocno zacząć działać na totalnym na przykład wypaleniu. Nie jest to dobry moment do tego, żeby się tym zajmować. Po prostu musisz znaleźć czas na to, żeby zamknąć te tematy, być może się zrelaksować, być może odpocząć, być może wprowadzić zmiany w swoim życiu, które będą niwelowały tego typu efekty, a więc dieta, skoki cukru, jakieś drzemki, które się tam oczywiście mogą zdarzyć w ciągu dnia, jakieś rozproszenie, wiszenie na telefonie, cały czas praca. No i teraz będziesz potrzebować koncentracji na tym konkretnym wycinku, a więc na tradingu, na inwestowaniu. Tu umówmy się, raczej to będzie kiepsko działać, no bo robienie tego z doskoku jest raczej słabym pomysłem. Jeśli masz 5 minut na to, żeby się pozajmować, to potraktuj to bardziej hobbystycznie, nie ma co się nastawiać, ok, zdobędziesz wiedzę, informacje, ale nie mówmy tu o jakichś turbocelach w kontekście sukcesu, że to będzie jakiś wow, że to finalnie po x czasu przyniesie mega, mega rezultaty, że będziesz super zadowolony, bo robisz to z doskoku, ok? Mało tego, działając w skrajnie nieprzyjaznych warunkach, które sami jakby wprowadzamy. Więc ja jestem sfrustrowany, jestem zły na świat, w pracy jestem wkurzony, nie wiem, brak pieniędzy, ja muszę teraz cisnąć, to automatycznie będzie powodowało, że ja będę budował złe nawyki. A ze złymi nawykami w tradingu i w inwestowaniu to jest taka prosta recepta i droga do tego, żeby tracić pieniądze, czas i wszystko pogłębiać. Frustrację, wkurzenie, brak pieniędzy, być może długi. Niestety, ale tak to bardzo często wygląda. Ostatni element, o którym chciałbym powiedzieć, który w mojej ocenie jest bardzo często źle rozumiany, ale musimy sobie o nim powiedzieć. I on nie dotyczy tylko i wyłącznie tradingu, inwestowania. On dotyczy każdego aspektu naszego życia. Jeżeli chcesz czegoś więcej, chcesz lepiej wyglądać, chcesz zdrowiej jeść, a chcesz się nauczyć inwestowania, chcesz zarabiać więcej, chcesz nabyć nowe kompetencje, nowe umiejętności, to bardzo często oznacza, że musisz podejmować jakieś ryzyka. I uwaga, możesz zrobić to turbo idiotycznie, turbo głupio, a więc podjąć ryzyko na zasadzie wchodzę za wszystko, co będzie, to będzie. To jest głupie podejście. Ale możesz ryzykować w sposób umiarkowany, możesz, czy w zasadzie musisz podejmować ryzyka i mało tego, musisz mieć świadomość, że skoro podejmujesz ryzyko, na przykład w tradingu, w inwestowaniu, no to liczysz się z tym, że ryzyko, ok, do ciebie dojedzie, czyli a więc stracisz coś. Ale to te wszystkie porażki, tak bym powiedział, będą powodowały, że ty możesz być lepszy następnym razem. Trading, inwestowanie to jest gra konkurencyjna, a więc inwestuję z innymi ludźmi i muszę być lepszy od nich. I nie zawsze będę wygrywać. W sportach tak samo mamy sporty drużynowe, sporty indywidualne, czy ja zawsze wygram, czy ty zawsze wygrasz. No nie, odniosę ileś porażek, ale muszę ryzykować, muszę przeciągać strunę, muszę przesuwać granice. Tylko jeżeli to zrobię na przykład z ćwiczeniami, z siłownią, jeżeli pierwszego dnia pójdziesz, nie byłeś nigdy na siłowni, nie byłaś nigdy na siłowni, weźmiesz sobie 100 kg do wyciśnięcia, prawdopodobnie stanie ci się krzywda. To jest głupie podejście. No ale
Jeżeli podejmiesz to ryzyko, tak, kolejnego dnia będą bolały cię mięśnie. Być może coś zaboli bardziej, być może to będzie 3-4 dni jakiegoś dyskomfortu, będzie ciężko wstać rano. Tak, to są ryzyka, które z tym się wiążą, ale możesz to robić w sposób mądry i przesuwać tą granicę. Gwarantuję ci, że podejmując te ryzyka, podejmując działania, zmieniając pewne rzeczy w swoim życiu, nie wszystkie naraz, nie wszystko o 180 stopni, to będziesz się przyzwyczajać do drobnego, małego progresu. I się okaże, że po miesiącu, po pół roku chodzenia na siłownię regularnie, jedzenia dobrego, po pół roku okazuje się, że jesteś w zupełnie innym miejscu i pomimo tego, że tak na co dzień wydawało ci się, kurczę, w sumie ja tam chodziłem tylko 2 razy w tygodniu na siłownię, gdzieś tam byłem raz pobiegać, w sumie nic takiego nie robię. Już mnie mięśnie nie bolą, tam pierwsze 2 tygodnie były takie cięższe, ale teraz w zasadzie taki nawyk mam, że wstaję, coś tam idę zrobić, parę pompek, parę przysiadów, a się okazuje, że sylwetka się zmieniła, że inaczej siedzisz, inaczej chodzisz, inaczej się poruszasz, masz coś przenieść z kimkolwiek, nie wiem, stolik, grilla i się okazuje, o kurczę, spokojnie daję radę, tak samo będzie w tradingu, ale dokładnie tak samo jest w każdym aspekcie naszego życia i nie bój się podejmować ryzyka. To nie chodzi o to, że masz zaryzykować ogromne pieniądze, że masz zaryzykować swoje całe zdrowie, swój cały czas, nie. Ale ryzyko, czy też to podejmowanie tego ryzyka, decydowanie się na to, decydowanie się na zmiany, daje ci szansę na rozwój, na zdobywanie nowych umiejętności, wiedzy, na popełnianie błędów, daje ci szansę na popełnianie błędów. Uwaga, jeżeli nie będziesz popełniać błędów, to oznacza, że niczego się nie nauczysz. Jeżeli robisz coś i to jest od razu oczywiste i jest ok, wszyscy tak robią. I tutaj nie odniesiesz sukcesu na tym polu. Ale w momencie, kiedy popełniamy jakieś błędy, aha, nauczyliśmy się czegoś. Zdobyliśmy nową umiejętność, nową wiedzę, nowe informacje. Dzięki temu stajemy się lepsi i dochodzimy do momentu, w którym to stawanie się lepszym, ok? W pewnym momencie okazuje się, że jesteśmy najlepsi. Albo jesteśmy tak dobrzy, w tradingu właśnie tak może być, że to jest powtarzalne, ok? Konsekwentne działanie, co się przekłada na to, że mam dobre wyniki w długim terminie, które są powtarzalne i być może będę generować kilka procent miesięcznie zysku w długim terminie przez kilka lat. Nie będę się stresować, nie będę się myślić, ale doszedłem do tego. A więc ryzykuj, rozwijaj się, popełniaj błędy, wyciągaj wnioski i w ten sposób dojdziesz do momentu, którego pragniesz, do tego, który zdefiniujesz jako sukces. Bez tego nie da rady. A jeżeli szukasz miejsca, w którym mógłbyś dobrze zacząć swoją przygodę z inwestowaniem, to kliknij w grafikę na ekranie.